Magda postanowiła kupić sobie trochę książek do czytania w czasie wolnym. Wyszukała w internecie pewną promocję, w której przy zakupie trzytomowej serii, w której każda z książek kosztuje co najmniej 30 zł, na każdą następną książkę przysługuje 50% rabatu. Magda postanowiła, że kupi trzytomową serię, w której każda książka kosztowała 32 zł. Czwartą książkę z zupełnie innej serii, której oryginalna cena to 35 zł oraz piątą, która kosztowała 25 zł. Za trzytomową serię zapłaciła 32 zł razy 3, czyli 96 zł. Za czwartą książkę zapłaciła połowę z 35 zł, czyli 17,50, a za ostatnią połowę z 25 zł, czyli 12,50. Zapłaciła łącznie 126 zł zamiast 156 zł, gdyby kupowała książki bez skorzystania z promocji, a więc zaoszczędziła 30 zł. Ania, idąc w ślady koleżanki, również postanowiła skorzystać z tej promocji. Kupiła łącznie 9 książek. Trzytomową serię, w której każda z książek kosztowała 31 zł, czwartą książkę za 24 zł, piątą za 29 zł, szóstą za 34 zł, siódmą za 35 zł oraz ósmą i dziewiątą, obie po 38 zł.